Udało się. Jesteśmy krok bliżej, by w percepcji publicznej gry stały się pełnoprawną sztuką. Na rynku pojawiło się wiele produkcji, które pod względem oferowanej jakości nie różnią się od paczki chipsów. Nie podasz ich na wykwintnej kolacji, nie wdasz się w długą dyskusję o walorach smakowych, za to idealnie nadadzą się do bezrefleksyjnej konsumpcji, która ma oferować jedynie szybki zastrzyk endorfin. Są też takie tytuły, które próbują u gracza obok reakcji wywołać również refleksję. Angażują nasze zmysły, rzucają wyzwanie intelektowi, czy podobnie jak parasolem w wietrzną pogodę próbują targać naszymi emocjami w taki sposób, że po wszystkim zostaje tylko kilka drutów i kawałek zwisającej z nich szmaty. W grach oczekuje się obecności i uczestnictwa gracza, dlatego właśnie gdy pozostaje całe dziedziny sztuki w kontakcie z odbiorcą przypominają formę wykładu, gry są odpowiednikiem zebrania ulubionego prelegenta czy artysty na wspólne ognisko. This War of Mine, trafiając na listę lektur szkolnych, doczekało się ważnego wyróżnienia. Do tej pory drzemiący w grach potencjał był doceniany w środowiskach naukowych, lecz ich zalety wymieniane były głównie w kontekście użytkowym. Gry dostrzeżone przez instytucje oświatowe mają szansę uwolnić się od statusu kulturowego fast foodu. Nie wszyscy jednak chcą korzystać z możliwości oferowanych przez gaming. W branży możemy znaleźć twórców, których ego czy społeczna agenda popycha do tworzenia mało ambitnych tytułów, balansujących na granicy filmu i tym samym stających się listem miłosnym do kinematografii. Jednak w gamingu przejawów zazdrości wobec kina i telewizji można znaleźć więcej, gdyż nawet format rozdania nagród przypomina ten znany z Oscarów czy Złotych Globów i budzi podobne emocje. Dlatego ważne jest wyławianie tych ambitnych, przełomowych tytułów, które mają istotny wpływ na rozwój gamingu. Tutaj ważną rolę powinni odgrywać krytycy, lecz podobnie jak ich koledzy z innych dziedzin, czasem próbują udowodnić publice, że nie mają pojęcia, co tak właściwie robią. Przez to w ocenie gry czasem lepiej zwrócić się do magicznego 8-balla lub do klaskomierza, gdy potrzebna będzie wartość liczbowa. 90. W budowaniu zaufania do recenzentów na pewno nie pomogły ostatnio wystawione oceny The Last of Us 2 na Metacritic. Wygląda to tak, jakbyśmy ponownie wracali do sytuacji z Death Stranding. Tyle, że tam mieliśmy nagiego cesarza, a tutaj widzimy, jak ktoś na pogrzeb zamiast księdza wynajął iluzjonistę. Przerażająca może być zarówno próba wyciągnięcia Denata z cylindra, co jego nagłe pojawienie się wśród zebranych, zaraz po zasypaniu trumny. Choć często słyszymy, że o gustach się nie dyskutuje, jestem gotowy polemizować, że jak najbardziej powinno się o gustach rozmawiać. To samo dotyczy recenzji i mimo, że wyrażają subiektywną ocenę autora, mogą prezentować błędną argumentację, która doprowadziła go do takiej, a nie innej konkluzji. The Last of Us 2 zaraz po premierze zderzyło się z rzeczywistością, bo przy ocenie 95 na 100 od krytyków pojawiło się marne 3,3 od graczy. Neil Druckmann podkreślił wtedy, że w zaledwie kilka godzin od premiery gra została zasypana recenzjami na Metacritic. Szkoda tylko, że zamieścił jedynie całkowitą liczbę głosów. Polskie i zagraniczne redakcje ratowały sytuację, wskazując, że w serwisie wystarczy tylko się zarejestrować, by wystawić opinię o grze. Próba podważenia negatywnych ocen nie jest zaskoczeniem. W końcu po tygodniach promowania tytułu i wystawieniu nieskazitelnych recenzji, na szale poza grą trafiła również reputacja dziennikarzy. Przemysław z Eurogamera napisał: należy zauważyć, że znaczna część negatywnych recenzji została napisana już kilka godzin po premierze. Na ukończenie The Last of Us 2 potrzeba około 25 godzin. Są różne rodzaje ślepoty: deuteranopia, achromatopsia, tritanomalia, ale wydaje się, że problemy z rozpoznawaniem bombardowania gry pozytywnymi ocenami nie ma jeszcze swojej nazwy. W branży funkcjonuje termin shill, który dobrze określa ten przypadek, tylko brzmienie jest mało medyczne. Sami chorujący mogą tego nie zauważyć. Gdy fanów krytykujących gry nazywa się beksami, trollami czy hejterami, to tych, którzy wychwalają wydawców i przyznają wysokie oceny grom, które na to nie zasługują, nazywa się po prostu kolegami po fachu. Choć ten screen pokazuje czterokrotną przewagę negatywnych ocen nad pozytywnymi, Eurogamer w tym miejscu powinien zauważyć, ale wolał pominąć fakt, że wszystkie te oceny pojawiły się w chwilę po premierze. W jednym z ostatnich filmów wspomniałem również, jak Sony w swoim sklepie ustawiło grze maksymalne 5 gwiazdek, wystawione przez ponad 1500 użytkowników. A to było jeszcze w maju. Do premiery maksymalna ocena zebrała ponad 5000 głosów. Nikt o tym nie napisał. W końcu trudno sobie wyobrazić, aby jedna reklama tego samego produktu oskarżała drugą o kłamstwa. Tym samym nigdy nie zobaczysz, aby w podobny konflikt popadł ten portal graczy. Prawdopodobnie nawet nasze Mistrzostwo Świata w piłce nożnej nie wzbudziłoby tyle entuzjazmu wśród fanów futbolu, co wyniki sprzedażowe The Last of Us 2 wśród redakcji. To już jest taki poziom psychofana, dla którego tatuaż z twoją podobizną to za mało. Więc teraz każdego ranka znajdujesz go przed domem, szperającego w twoim śmietniku. Rzućmy okiem na jedną z ich publikacji. W artykule o negatywnych ocenach The Last of Us, Kajetan zakończył swój tekst w ten sposób. Jak wy zapatrujecie się na tę sytuację? Jestem ciekaw waszej opinii na temat tego typu absurdalnych zachowań ze strony graczy.
Kajetan wydał opinię o graczach, którzy wystawili negatywne recenzje, a następnie zaprosił czytelników do wyrażenia swojego zdania. Tyle, że autor zaznaczył, jakie odpowiedzi są preferowane, bo jakie inne zdanie można mieć na temat absurdalnych zachowań? Na Metacritic weryfikacja zakupu gry powinna być już dawno. Ten temat wraca regularnie za każdym razem, gdy pojawia się review bombing. Jednak poza serwisami jak Metacritic, gracze nie mają szans na zabranie głosu. I w tym przypadku nie jest tak bardzo istotne, czy ktoś kupił grę, czy nie, bo wartość ma sama opinia. Zatem zamiast wprowadzać restrykcje, lepiej by było dodać jeszcze jedną skalę. Jedna dla krytyków, druga dla tych, którzy potwierdzili zakup gry i trzecia zbiorcza, dla wszystkich. Jakie to ma korzyści? Tutaj zbliżamy się do jednej z przyczyn niskich ocen wystawionych przez graczy. Jeśli nie chcesz spoilerów, to teraz masz 2 sekundy, aby kliknąć w losowe miejsce na linii czasu i liczyć, że tam już będzie bezpiecznie. Nie będzie. Już? Okej. Zdążyliśmy już zapomnieć, że recenzje są dla graczy, a nie formą laurki dla wydawcy. Opinie zwykłych ludzi, którzy przeszli grę, są cenne, jednak ważne mogą być też argumenty osób, które gry nie chcą kupić. Przytłaczająca liczba recenzji wychwalających The Last of Us 2 nie odzwierciedlała tego, jak czują się fani w związku ze spoilerami. Dla wielu gra nie mogła uzyskać 100 na 100, gdy z przecieków dowiedzieli się, że ich bohater z poprzedniej części zostanie zatłuczony kijem golfowym przez antagonistkę, którą w dodatku będą zmuszeni grać przez połowę historii. Warunkiem otrzymania wcześniejszego dostępu do gry było zaakceptowanie dość rygorystycznych zasad publikacji. Recenzenci nie mogli zdradzać fabuły, kluczowych momentów, a także żadnych informacji o Abby. Szymon ze Spidersweb podkreśla to w swojej recenzji, jednak broni takiego posunięcia wydawcy, argumentując, że jest to dla dobra gracza, by nie zepsuć mu niespodzianki. Znając te ograniczenia, tym trudniej jest zrozumieć krytyczne reakcje dziennikarzy na niezadowolenie fanów. Gracz, który starał się unikać spoilerów i polegał wyłącznie na materiałach reklamowych, poza ostrzeżeniami o zmianie tonu przygody na dużo mroczniejszy, mógł spodziewać się w rezultacie innej gry od tej, za którą zapłacił. Sumienie musiało ruszyć kilku krytyków, bo niektórzy ostrożnie wspomnieli, że The Last of Us 2 nie jest tym, czym może się wydawać. Dziwne łaskotanie w żołądku również nie jest tym, czym może się wydawać, a mimo wszystko po wizycie w WC nie wystawiłbym temu zdarzeniu oceny 10 na 10. Greg Miller z kanału Kinda Funny Games jest ostatnim bastionem rzetelnego dziennikarstwa i pewnie dlatego tak łatwo przyciąga ekskluzywnych gości do swojego programu. Miller jest odpowiednikiem żywego cudu w branży gamingowej. Wszyscy słyszeli historie, w których ktoś, patrząc na zwyczajne przedmioty, dostrzegł w nich twarze osób świętych. I tak samo, by ujrzeć twarz Grega, wystarczy spojrzeć na kształt odciśnięty na spodniach deweloperów. Jeszcze nigdy nie widziałem, aby gospodarz programu tak bardzo wił się, próbując w trudniejszym pytaniu jednocześnie udzielić odpowiedzi za swojego gościa. Na szczęście każdy poziom gamingowego ekosystemu jest potrzebny. Kinda Funny Games przeprowadziło stream z Drachmanem, Trojem i Ashley, w którym wyraźnie słyszymy, że studio wypuściło fałszywe trailery, by chronić historię. Like our worst fear, because we did so much to try to protect the story, right? Including putting fake shots in trailers and swapping skins on characters and recording a different line with Troy. Niestety odbyło się to kosztem graczy, ale są serwisy, które popierają takie metody. Jestem przekonany, że Spryt, chwalony przez Eurogamer, doceniłoby również 1,5% światowej populacji uczulonej na orzechy, gdyby producenci jedzenia przestali zamieszczać ostrzeżenia na swoich opakowaniach. W końcu, nie powinniśmy spoilować innym mocnych wrażeń. Zbyt często rozmijanie się z prawdą w trailerach sprawi, że te krótkie, drogie filmy po pewnym czasie przestaną generować oczekiwany hype. I zdecydowanie nie jest to dobra praktyka. Naughty Dog, aby oddalić podejrzenia, że Joela nie będzie w drugiej części, posunęło się do kłamstwa. Nawet Miller się zapomniał, mówiąc, że w pewnym stopniu zrujnowało to dla niego grę. Jednak Eurogamer i pozostałe rzetelne serwisy udawały, że to zagrywka dobra dla gracza. A żeby czytelnik zbyt długo się nad tym nie zastanawiał, pojawiły się kolejne newsy o fanach, którzy wysyłali pogróżki do pracowników Naughty Dog. Aby nie było wątpliwości, potępiam groźby czy poważniejsze akcje wymierzone w autorów niechcianego kontentu. I przede wszystkim w ramach własnej grupy powinniśmy zwalczać przejawy takiego zachowania. To później odbija się na nas wszystkich. Wracając, Neil w jednym z wywiadów przygotował wypowiedź dla mediów, które broniły tytułu po przeciekach. Walcząc ze słowami, próbował uniknąć stwierdzenia, że Ellie jest lesbijką. Zamiast tego mówił, że bohaterka jest kim jest, podobają się jej osoby, które się jej podobają, wiatr wieje w stronę, w którą mawiać, a jak ktoś ma z tym problem, to jego indywidualna sprawa, bo ich historia osiągnie sukces. Neil dodał również, że na tej opowieści skorzystają ci, którzy najgłośniej krzyczą, ale ma też nadzieję, że w historii znajdzie się coś, co tych graczy wciągnie i sprawi, że to, co jest normalne, stanie się normalne. Jeśli Neil uprawia jogę, a wygląda na takiego, a wywiad był streamowany z obrazem, to po tej rozmowie wnioskuję, że pewnie gdzieś po sieci hula zdjęcie Drachmana zwiniętego w precla. Neil nie mógł powiedzieć, że chodzi o orientację seksualną Ellie. Gdyby to zrobił, fani mogliby szybko sprostować, że faktycznym problemem jest historia i sposób, w jaki gra rozprawia się z bohaterami poprzedniej części.
straciłby wtedy przewagę moralną i nie mógłby skutecznie walczyć z krytyką. Niestety w recenzjach, które zaważyły o wysokim wyniku na Metacritic, o samej fabule informacji jest niewiele. W tej kwestii, nie dając konkretnych przykładów świadczących o dobrze napisanym scenariuszu i postaciach, recenzenci chcą, by uwierzyć im na słowo. Ale wierzcie proszę na słowo, warto tego doświadczyć samemu. Trochę więcej udało mi się wycisnąć z tego streama prowadzonego przez osoby z branżowych mediów. I choć padło tam wiele mocnych argumentów w obronie tytułu... Nie rozumiecie jednej rzeczy, to jest tylko gra. To na szczęście znalazły się wypowiedzi, z którymi można było opolemizować. Joel zmienił się po tragicznej śmierci córki, co pomogło mu przetrwać w czasach apokalipsy. Ellie początkowo traktował jak bagaż, a gardy nie opuszczał nawet w obecności stosunkowo niegroźnego mężczyzny i jego młodszego brata. Joel ani Tommy nie byli amatorami, którym przypadkiem udało się przetrwać. Dziennikarze odrzucają argument graczy o wyszkoleniu Joela i oporach przed zdradzeniem imienia. Dlaczego osoba, która przez 4 lata żyje w małej mieścinie, jedynym jej problemem to są okazjonalne wizyty zainfekowanych ludzi w sąsiedztwie, ma się przejmować tym, że komuś poda swoje prawdziwe imię. Zakładają, że kilka lat życia w małej społeczności, gdzie jedynym problemem są zakażeni w okolicy, wystarcza, by zatracić instynkt przetrwania. Choć wiadomo, że z biegiem lat ludzie się zmieniają i na pewnym etapie survivalem staje się wyprawa o 3 w nocy do pisuaru. Jednak Joel we wstępie nie przejawiał takiej niedołężności. Jeśli masz swoją bezpieczną społeczność, a kontakty ze światem są ograniczone, to każda nowa grupa, szczególnie uzbrojona, powinna u takiej postaci podkręcić poziom ostrożności do maksimum. A jak chłopaki ze streama nie widzą w tym zagrożenia, to w świecie The Last of Us prawdopodobnie klikaliby w najlepsze zamknięcie w swoich redakcjach. Tutaj upadł również argument dobrze napisanych postaci, dlatego nie zatrzymujmy się tylko na Joelu, w końcu w dwójce ma tylko epizodyczną rolę. Dobrze napisany bohater zawsze ma jakieś wady. To sprawia, że jest unikatowy, a jednocześnie bardziej rzeczywisty, przez co łatwiej się z nim identyfikować. W The Last of Us Abby w reakcji na śmierć ojca zaczęła robić przysiady, do czasu aż znajdzie mordercę i będzie mogła się na nim zemścić. I jest to jak najbardziej wystarczający cel, jednak brakuje jej wad, które mogłyby urzeczywistnić tę postać. Jest troskliwa, zaradna, kocha zwierzęta, podejmuje właściwe decyzje, potrafi się poświęcać i to, że jest zbudowana jak facet, jest tylko kolejną zaletą, w dodatku podkreślaną w grze. Co więcej, istnienie Abby jest zaprzeczeniem głównego tematu historii, którym powinna być zemsta i nakręcanie nienawiści. 2 razy pozwala Ellie żyć, co już się nie zgadza z konwencją, natomiast przy 3 spotkaniu nawet odmawia walki. Natomiast postać Ellie nie jest spójna z 1 częścią. Przetransferowane zostały jedynie jej preferencje wobec partnerek. Podobnie jak Abby, ma określony cel i tak samo w trakcie przygody jej postać w żaden sposób się nie rozwija. Bohaterka miała szansę przemiany w trakcie 2 spotkania z Abby, gdy powiedziała jej, że rozumie, dlaczego Joel został zabity. Ale 3 akt zaprzepaścił szansę na coś wartościowego. Historia miała przedstawiać ludzi walczących o przetrwanie w czasach postapokaliptycznych. Jednak recenzenci mylą prezentację wizualną z tematem opowieści. Tak, to jest mocne i nie mogę przypomnieć sobie innej gry, która w tak namacalny sposób pokazałaby, jakim koszmarem jest wojna dla zwykłych ludzi. W czasie, gdy zagrajnik przypominał sobie, czy jest jakaś gra, która przedstawiałaby równie brutalne realia wojny dla zwykłych ludzi, moja mała społeczność w This War of Mine, by przetrwać, musiała okraść żywności inną biedną rodzinę. Nie wszystko poszło zgodnie z planem, ucieczka się nie udała i w efekcie zabiliśmy jednego od nich. Życie całej rodziny okazało się być warte tyle, co resztki zapasów na zaledwie kilka następnych dni. Choć tryskająca krew i bezwzględne mordowanie kolejnych napotkanych ludzi doskonale działa na emocje, to problemy, które testują kodeks moralny gracza, oferują głębszy poziom refleksji. Są gry, w których bohaterowie podejmują realne decyzje, lecz The Last of Us 2 pasuje do kategorii interaktywnego filmu. Po prostu siedzisz w wagoniku, który zabiera cię do kolejnych scen. I żadne studio nie ma monopolu na dobre historie czy dylematy. Frostpunk jest kolejną grą od twórców This War of Mine i również próbuje grać kartą moralności, lecz akurat w tym przypadku już się to nie udaje. Głównie dlatego, że gra zastawia na gracza pułapkę, wymuszając określone działania i związane z nimi refleksje. Historia The Last of Us 2 zbudowana jest w ten sam sposób. Choć poszczególne fragmenty wywołują silne emocje i są wykonane bardzo dobrze, to struktura zmniejsza znaczenie tych wydarzeń. Przykładowo na pewnym etapie gry Ellie zabija psa. Nie mamy możliwości w żaden sposób darowania mu życia, chociaż w kolejnej scenie grając jako Abby, jeszcze sprzed przybycia Ellie, możemy pobawić się z tym samym psem, rzucając mu zabawkę. Cały układ przygody wygląda podobnie. Abby zabija Joela, za co nienawidzimy bohaterki, ale w dalszej części gra pokazuje nam, jak dobra jest dziewczyna. Poznajemy jej motyw i powinniśmy czuć się źle z powodu początkowo żywionych do niej uczuć. Takie wyciskanie emocji to nie tylko dowód złego scenariusza, ale również przypadek, w którym zawiłość plotu przewyższa możliwości autora.
Często spotykany jest to w filmach i książkach, gdy fabularnie super inteligentny antagonista ostatecznie wyjawia swój plan, który okazuje się być na poziomie inwencji czwartoklasisty. Plan początkowo wydawał się ciekawy, ponieważ część jego elementów była ukryta przed widownią. Autor nigdy nie stworzy bohatera inteligentniejszego od siebie, a zatem jest też spora szansa, że nie będzie on sprytniejszy od przeciętnego widza. W grze fragmenty fabuły są ukryte przed graczem, a także zmieniona jest ich kolejność, by wywołać odpowiedni efekt. Neil Druckmann nie jest tak wybitnym twórcą, a przez to The Last of Us 2 nie jest arcydziełem. Wbrew temu, co mówią krytycy. Żeby nie było, nie oceniam tutaj samej gry, przedstawiam jedynie argumentację oczekiwań potencjalnego gracza. The Last of Us 2 mogłoby być dużo lepsze. Niektóre ciekawe koncepcje Naughty Dog brało pod uwagę. Historia mogłaby być podzielona na osobne przejścia dla obu postaci, podobnie jak to było w Resident Evil 2. Dużo lepiej by było również, gdyby Abby i Ellie początkowo współpracowały. Moglibyśmy poznać historię drugiej bohaterki, polubić ją do momentu, w którym Abby zaczyna kojarzyć fakty, łącząc śmierć jej ojca z Joelem. Wykorzystując moment, zdecydowałaby się na nim zemścić. Z kolei Ellie, chcąc się odegrać na Abby, przez przypadek zabiłaby kogoś bezbronnego, ważnego dla Abby, ponownie zakręcając kołem zemsty. Bohaterowie przygody potrzebują konfliktu, ale również ścierania się z własnymi słabościami, by móc dorosnąć jako postaci. Pierwsza część The Last of Us stworzyła takie warunki dla dwójki głównych bohaterów, dlatego odbiór gry był tak dobry. Natomiast w rozwiązaniu zagadki maksymalnych ocen dla dwójki nie pomagają również recenzje gameplayu. Większość recenzentów wspomina o ulepszonej rozgrywce i kontynuacji tego, co widzieli już 7 lat temu. Tak jak ja, jesteście weteranami i psychofanami gier Naughty Dog. Zatem nie jest to kwestia opinii, lecz kryteriów oceny, które są niejasne lub nie ma ich wcale. Zgodzić się można, że The Last of Us 2 wygląda i działa pięknie, a sceny silnie oddziałują na emocje. Jednak przekaz, historia i kreacja postaci wypadają płasko. Tłumaczenie. Dla mnie na przykład prywatnie gra na dychę to nie musi być w ogóle ani idealna, ani ocierająca się o ideę. Pokazuje tylko, jak bardzo wadliwy jest system recenzji, a praca krytyka jest sztuką samą w sobie i nie ma żadnej wartości dla odbiorcy. To prawie jakby przyznać się, że w pracy 3/4 czasu spędza się na spaniu. Część recenzentów żyje zamknięta w swoich bańkach, wierząc, że ich stanowisko automatycznie nadaje niepodważalną słuszność ich zdaniu. Recenzja jest subiektywnym spojrzeniem na utwór, jednak przegapiliśmy moment, w którym zmieniła się w konkurs wymieniania ulubionych cech tytułu. Jeśli dziś wystarczy tylko jeden aspekt, by grze dać dychę, jakie kryteria będą jutro. Może żadna z tych cech nie będzie miała znaczenia, bo może wystarczy, że gra przyjdzie do recenzji przed premierą, a wypasiona kolekcjonerka niedostępna dla zwykłego gracza warta pewnie będzie niejednej złotej raciczki i zmiany profilowego na fanpage'u. Problemem nie są oceny wystawiane przez rozgniewanych graczy, a bardziej recenzenci przyczepieni do sufitu, gdziądący się w przedziale od 8 do 10, gdy pozostała część pokoju jest pusta. Dziennikarze chętnie zasłaniają się subiektywnym charakterem recenzji, mówiąc, że wyrażają jedynie swoje opinie. I mają do tego prawo, jednak zawsze można zweryfikować argumenty, które za nimi stoją. Widać, tego samego zdania jest Sony, które skontaktowało się z pracownikiem Vice, Robertem Zachny. Wydawca w uprzejmej, choć nietypowej rozmowie chciał omówić argumenty i konkluzje, z którymi się nie zgadza. Zupełnym przypadkiem była to jedna z tych recenzji, które nie wychwalały każdego aspektu gry. Linki do wszystkich źródeł zamieszczam w opisie tego filmu. Tyle ode mnie, z tej strony mówił Shifter. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych ogrysków, wciśnij czerwony przycisk z napisem subskrybuj, a także standardowo już obie łapki z kciukami są do twojej dyspozycji. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Nazywa się kolegami po faku. Jednak Eurogamer i pozostałe rzetelne serwisy udawały, że to zagryzka. Jomi ani Toel nie byli amatora. Zatem nie jest to kwestia opinii, lecz...